Cześć, w tym filmie pokażę Ci szybką instrukcję, jak dodawać administratora strony firmowej na Facebooku. Zapraszam do oglądania. Jednym z najczęstszych problemów, z jakimi spotykam się we współpracy z klientami w zakresie Facebooka, jest dodanie nowego administratora do strony firmowej. W tym krótkim poradniku wyjaśnię, jak to zrobić krok po kroku. Musisz jednak wiedzieć, że narzędzia Facebooka bardzo często się zmieniają. Jest możliwe, że nazwy opcji, zakładek yy, czy funkcji, które tutaj pokazuję, za jakiś czas nie będą aktualne. Jednak zasada działania całej procedury powinna być taka sama, więc należy poszukać tych funkcji w innych miejscach zarządzania swoim profilem. Przejdźmy więc do ekranu. Nowego administratora strony może dodać tylko obecny administrator. Upewnij się więc, że jesteś zalogowany na Fejsie swoim profilem prywatnym, który posiada dostęp administracyjny do strony firmowej. Następnie przejdź na tę stronę firmową, na przykład poprzez kliknięcie w swój awatar w prawym górnym rogu. Zobacz wszystkie profile, wybierz profil firmowy i przejdź na stronę, klikając w nazwę firmy po lewej stronie. Wejdź teraz w ustawienia po lewej stronie, następnie nowe funkcje stron. Zobaczysz tutaj sekcję osoby z dostępem do Facebooka i link dodaj nową osobę. Po przejściu dalej możesz wpisać imię i nazwisko osoby lub adres e-mail, którego ta osoba używa na Facebooku, aby udzielić jej dostępu. Na moment nagrywania tego filmu dostępna jest opcja pełnej lub ograniczonej kontroli, i zwykle ten dostęp ograniczony jest wystarczający do prowadzenia działań. I to już wszystko. Tak zaproszona osoba powinna zaakceptować zaproszenie i od tego czasu może zarządzać profilem firmowym. Mam nadzieję, że wskazówki z tego filmu były dla Ciebie przydatne. Jeśli szukasz osoby, która pomoże Ci w marketingu internetowym, sprawdź moją ofertę na stronie www.arturkosiński.pl. Będzie mi miło, jak zostawisz kciuk w górę pod tym filmem i zasubskrybujesz mój kanał. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmie.